Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym Daily Vlogu. W tle pewnie będziecie słyszeć odgłosy pralki, bo dziś od rana wzięłam się za robotę. Tak, zaczynamy ten vlog od porządków, a dokładnie porządków w kosmetykach, bo to jest, słuchajcie, najlepszy moment na to, żeby wreszcie się za nie zabrać i zorganizować sobie pielęgnację jesienną. Więc od razu Wam pokażę, co tam mniej więcej u mnie ciekawego będzie, jakie kosmetyki się pojawią. Pewnie część już będziecie znać, ale zrobimy sobie to razem i zorganizujemy tą moją szafkę jesienną w łazience pielęgnacyjną. Także słuchajcie, sprzątnęłam troszeczkę od rana dzisiaj w domu, nastawiłam pranie, więc już jest ten moment, że mogę wejść do łazienki, bo już kończy pralka, więc mogę wejść do łazienki i ponagrywać Wam, pokazać całą tą organizację, porządki w kosmetykach. Później w planie najprawdopodobniej pojedziemy z Maxem do IKEA, ponieważ rozglądamy się za nowym materacem tutaj na łóżko. Dokładnie. Także słuchajcie, troszkę się będzie działo. Wieczorem może zrobimy sobie jakąś wieczorną pielęgnację. Zobaczymy. Także zaczynamy ten dzień, kochani. W tej chwili, w tej właśnie szafce jest, słuchajcie, totalny miszmasz. Wszystko po prostu, nawet puste opakowania. Muszę tutaj to wszystko powyciągać, wytrzeć kurze, wytrzeć opakowania, powyrzucać, a w sumie to zanieść do torby, gdzie będzie denko zdenkowane opakowania, zdenkowane kosmetyki. Aha, jeszcze tylko rozładuję pralkę i bierzemy się do roboty. No dobrze, wyciągnęłam wszystko. Teraz zabieram się za to. Płyn od marki Barwa, który Wam pokazywałam, do czyszczenia mebli, drewna i nie tylko. Obłędnie pachnie. Oczywiście papier jest. Także do roboty, Anita, do roboty! Okej, gotowe! Mamy to zrobione. To teraz Wam opowiem tak mniej więcej co i jak. Więc tutaj widzicie, mam na półeczce produkty brązujące i produkty do pielęgnacji ciała, między innymi peeling czekoladowy, tam pod nim jest masełko czekoladowe od Jokaba, masło do ciała Eisenberg, ten żel, o którym Wam opowiadałam, fantastyczna mgiełka od Say Hi. Następnie maseczki, produkty takie, powiedziałabym, bardziej balsamy. Wszystkie moje zapasy od Slavia, w tym olejek i oczywiście najnowszy retinol plus serum olejowe, tam widzicie kremy. Oczywiście też mam zapas tutaj maski na noc i kremu, serum pod oczy od Evoe Farm. Urządzenie Galvanic Spa, które stosuję aktualnie przede wszystkim na skórę głowy. Tutaj kilka takich produktów, które też są mojego Massimo. A z kolei na tej półeczce widzicie, no oczywiście, że szczoteczkę soniczną do zębów. Ale tak, mamy tutaj produkty oczyszczające i do demakijażu, czyli tam z tyłu jest płyn micelarny. Tutaj widzicie płyn od Nuskin do Lumi Spa z kwasem hialuronowym. Napka jest żel od Slavia, tam z tyłu mam probiotyczny tonik z Nuskin, tonik z kwasami Trebbiano od Vitinia Skin Love. Tutaj z kolei mam produkty kwasowe, czyli między innymi płatki z 2% kwasem salicylowym Medic 8 oraz płyn z kwasem salicylowym 2% od Obagi, krem z retinolem z Retix C, krem na dzień z Vitinia Skin Love. Tutaj kilka moich gadżetów, w tym technologia Boost. No i oczywiście tu są kolejne produkty, czyli jest serum z miedzią od Medic 8, żelazko na zmarszczki od Skin Science. Z tyłu jest serum do technologii Boost, krem pod oczy z filtrem od Medic 8, krem pod oczy peptydowy od Slavia, krem Botox w kremie Miorelaxant, który już też prawie za chwilę go wykończę, i krem, który też prawie za chwilę wykończę, od Yonel z egzosomami. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Na pewno jak już wykończę te produkty, te tutaj, to pojawią się na ich miejsce inne kremy,
a przede wszystkim te od Slavia, które sobie zdejmę i przełożę tutaj, bo widzicie, w mojej pielęgnacji są już kwasy, jest retinol, a na razie stosuję ten retinol od Slavia, ten, o, tutaj nawet go sobie tak zakrywam, żeby tutaj nic mi nie wietrzało i tak dalej, wiecie, tą taką nakładeczkę, później przejdę na krem z Retix-C, ale na razie tak to wygląda, to są początki dopiero, w trakcie jesieni i zimy to wszystko będzie się tutaj u mnie zmieniało, ale chciałam Wam pokazać, że ogarnęłam szafkę z kosmetykami. Są moje ulubione produkty. Maska intensywnie nawilżająca z Nu Skin, maseczka biosiarczkowa z Balneo jest tam z tyłu, maseczka na noc z Evoe Farm. No po prostu same kosmetyki, słuchajcie, które kocham, uwielbiam, które Wam polecam. Kilka też nowych produktów. Tak, tak to właśnie wygląda. Niestety zrobiło się troszeczkę chłodniej, ale to już w sumie normalne, jeśli chodzi o jesień. Dlatego pomyślałam sobie, że założę sobie na tę moją koszulkę z Zary z krótkim rękawkiem czarną ramoneskę, właśnie tą z ćwiekami, którą przywiozłam sobie z Włoch. Do tego mam szare jeansy z Candytem, stare jak świat, widzicie, one mają też takie przytarcia, torebka Elisabetta Franchi, loafersy, które przywiozłam sobie kiedyś z Włoch. Jestem już gotowa do wyjścia, jedziemy, Max już zszedł do samochodu, także lecimy do IKEA, zobaczymy, co tam ciekawego i czy uda nam się znaleźć materac. Do domu, zabraliśmy się trochę za kolejne porządki w domu, przede wszystkim też zmianę materaca, które udało nam się kupić. Stary wywieźliśmy, przyjechała moja siostra, trochę było kombinacji. Jeśli chodzi o materac, nie pytajcie mnie proszę, dlaczego z IKEA, bo powiem Wam tylko tyle. Przez ostatnich 5 lat używaliśmy materac, korzystaliśmy z materaca, który był potwornie drogi i po którym non-stop Massimo bolały plecy, był niewygodny i stwierdziliśmy, że spróbujemy czegoś tańszego. Massimo się uparł, że chce materac wypróbować z IKEA, tańszy, nieco inny, więc mówię, dobra, niech postawi na swoim, zobaczymy jak będzie, będziemy testować przez najbliższe 90 dni, bo tyle mamy do testowania właśnie ten materac. Jeśli okaże się, że nie jest tak, jak powinno być, to mamy osobę, której oddamy ten materac, wrócimy do naszego albo poszukamy po prostu lepszego, droższego. Ale nie chcę dzisiaj poruszać tematu materaca. Natomiast skończyłam właśnie czytać magazyn branżowy Kosmetologia Estetycznie i dostaję dzisiaj w ogóle od Was całą masę pytań. Między innymi też dlatego zajęłam się po prostu siedzeniem na telefonie i odpisywaniem na Wasze prośby, na Wasze pytania. I tak sobie pomyślałam, że w sumie mogłabym nawet dzisiaj trochę odpowiedzieć na te Wasze pytania tutaj do kamery, zrobić taką pogadankę, bo te pytania są naprawdę fajne i często gdzieś się tam przewijają, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby Wam właśnie trochę o tym poopowiadać i powiedzieć co i jak. I jedno z pytań, które dzisiaj pojawiło się, słuchajcie, nawet dwa razy, to jest w ogóle niesamowite. Dlaczego na niektórych produktach kosmetycznych, dlaczego na niektórych kosmetykach producenci nie podają stężeń substancji aktywnych? Słuchajcie, to jest tak, że prawo nie nakazuje producentom podawania stężeń składników aktywnych na opakowaniach czy w deklaracjach marketingowych. Natomiast producent musi podać skład INSI, dokładnie tak jak były tam stosowane substancje, jak była przygotowana receptura i po nim między innymi, jeśli ktoś się na tym zna, może ocenić procentowe stężenia substancji.
Ale to musi się ktoś na tym znać, tak? Natomiast producent nie ma takiego obowiązku, żeby Wam te stężenia przedstawiać, informować Was o tym publicznie, nie wiem, właśnie na kartonikach, na opakowaniach, deklaracjach marketingowych, na stronie i tak dalej. Jeśli to robi, to robi to z własnej woli i być może też dlatego, że chce swoich klientów o tym informować, bo na przykład dostaje takie pytania, albo dla niego jest to istotna informacja, żeby ją umieszczać, żeby ją podawać i super. Natomiast jeśli tego nie robi, to nie jest tak, że Was oszukuje. Absolutnie nie. Bo pamiętajcie proszę o tym, że w każdej chwili możecie do producenta napisać, możecie się z nim skontaktować, wysłać mu maila, zapytać się go, nie wiem, przez media społecznościowe. Jeśli jest to producent marek zagranicznych, a ma swoje firmy, ma te kosmetyki w Polsce i ma media społecznościowe polskie, to możecie zawsze do nich napisać i spróbować w ten sposób dowiedzieć się, jakie są stężenia tych składników aktywnych w danym produkcie. Ale też pamiętajcie proszę o tym, że on wcale nie musi Wam takiej informacji udostępnić. To nie jest żadne oszustwo, to nie jest jakieś zatajanie informacji. On po prostu takich obowiązków nie ma. Więc to jest takie pytanie, które właśnie bardzo często gdzieś tam się pojawia, kiedy Wam pokazuję jakieś kosmetyki i albo Wy mnie pytacie, Anita, jakie jest stężenie tam substancji aktywnej w tym produkcie, bo producent nie podał. Jeśli ja mam taką informację, bo sama próbowałam się dowiedzieć, bo sama chciałam wiedzieć, jakie tam jest stężenie, to Wam oczywiście zawsze podaję. Więc do mnie też możecie się czasami w tej kwestii zgłaszać i będę starała się Wam przekazywać taką informacje, jeśli oczywiście będę wiedziała co i jak. Dostałam też bardzo fajne pytanie dzisiaj, bo nie wiem, chyba gdzieś w internecie pojawiają się takie informacje odnośnie składów kosmetyków, receptur kosmetyków. O widzicie, cały czas po prostu dzisiaj mam pyk, 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 po prostu mój telefon to dzisiaj jest gorący. Ktoś mnie dzisiaj zapytał, Anita, jaka jest różnica między technologią a składem kosmetyku? I to jest bardzo fajne pytanie, bo gdzieś to słowo technologia w tym internecie śmiga. Ja też bardzo często Wam, kiedy opowiadam o jakichś kosmetykach, opowiadam o jakichś zastosowanych technologiach. I bardzo bym chciała, żebyście zrozumieli, o co w tym tak naprawdę wszystkim chodzi. Zacznijmy może od tego, co tak naprawdę znaczy słowo technologia, bo w internecie możecie znaleźć różne formy opisu, czym jest technologia i co ona oznacza. I na przykład znalazłam bardzo fajną informację, gdzie napisane jest tak: technologia to wykorzystanie wiedzy naukowej do celów praktycznych lub zastosowań. Czy to w przemyśle, czy w naszym codziennym życiu. Tak więc zasadniczo, kiedykolwiek wykorzystujemy naszą wiedzę naukową do osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu, wykorzystujemy technologię. Czyli można by było powiedzieć, że technologia jest związana z wykorzystaniem wiedzy naukowej do stworzenia czegoś. Jeśli sobie zerkniecie na teorię, która jest na przykład na Wikipedii, to macie opisane, że technologia jest to metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra lub informacji. Czyli technologia może oznaczać konkretny proces. Dlaczego Wam mówię o tym stwierdzeniu? Bo skład kosmetyku to nie jest technologia. Skład kosmetyku, czyli to IMSI, które macie podane na kosmetykach, to jest receptura, moi drodzy. To jest receptura, czyli lista substancji, które zostały wykorzystane do stworzenia formuły kosmetyku. Technologia jest to proces, czyli co zostało wykorzystane na bazie wiedzy naukowej do stworzenia danego kosmetyku.
Czy Wy rozumiecie tę różnicę? Technologia a proces. I teraz, kiedy rozmawiamy o technologii, czyli o tym procesie, to nie znajdziemy go w składzie. No bo tak jak mówię, skład jest to lista substancji, receptura wykorzystanych do stworzenia formuły kosmetyku. Więc jeżeli na przykład wykorzystujemy nanotechnologię. Czym jest nanotechnologia? Nanotechnologia jest to proces zastosowania, zamykania substancji aktywnych w cząsteczkach nano, specjalnie przygotowanych, skonstruowanych cząsteczkach nano, które powodują, że możemy tam wprowadzić do nich albo umieścić na nich jakąś substancję, dzięki czemu, jeśli chodzi tutaj, rozmawiamy o kwestii skóry, taka substancja dostanie się głębiej do głębszych warstw naszej skóry. Nanotechnologię stosuje się również w przemyśle farmaceutycznym, ale nie tylko. Dzisiaj rozmawiamy o kontekście skóry. Czyli ten proces naukowy, stworzenie czegoś, co będzie bardzo małych rozmiarów, co pomoże nam na wprowadzenie składników aktywnych do wnętrza naszej skóry, to jest technologia. A te składniki aktywne, które będą wykorzystywane w tym procesie, są umieszczone na liście INSI. Czyli jeżeli mamy jakąś cząsteczkę stworzoną technologicznie z wykorzystaniem wiedzy naukowej, jak na przykład nanosom, niosom, liposom, nanodysk, nanorurka, nanogąbka, desmosom i cała reszta, są to właśnie takie cząsteczki, które wykorzystuje się do tego, że tam umieszcza się albo na nich, albo w nich substancję aktywną. I teraz, czy my w składzie możemy zobaczyć ten niosom, nanosom, liposom, nanorurkę i całą resztę? Nie. Ale są pewne substancje pomocnicze, które pomagają wnikać tym składnikom do wnętrza skóry. No to jest troszeczkę, widzicie, takie zawiłe, które z kolei możemy znaleźć w składzie INSI. I teraz osoby, które bardzo dobrze orientują się w całym tym procesie nanotechnologicznym, osoby, które wiedzą, z czego zbudowana jest cząsteczka liposomu albo z czego zbudowany jest na przykład niosom, one będą wiedziały, co i jak, jakie to mogą być te substancje, które znajdują się w składzie. Wiecie co? Tak mi się teraz przypomniało. Poczekajcie, coś Wam pokażę dla przykładu, bo jeśli widzieliście mój film, co to było? Chyba o promotorach przenikania i nośnikach przenikania, to polecałam Wam wtedy bardzo fajną książkę. Jeszcze raz Wam dzisiaj ją polecę, Nowoczesne składniki kosmetyków, Marcin Molski. I to jest książka, w której właśnie między innymi opisane są nie tylko nowoczesne składniki kosmetyków, ale też między innymi różne procesy technologiczne, w tym transportery przenikania i wszystkie pozostałe nośniki przenikania. I pokażę Wam, bo tutaj jest, o, to jest przepiękny rysunek. Zobaczcie, to jest rysunek, który przedstawia nam liposom. Taka właśnie, o, zobaczcie, to jest liposom bimelarny. O, będziecie go widzieć tu. A to z kolei jest nanosom. Zobaczcie. Widzicie to? Tak wyglądają te cząsteczki stworzone technologicznie. I teraz wyobraźcie sobie, że tutaj w środku, w tych cząsteczkach jest ta substancja aktywna, którą wprowadzamy, a tutaj są odpowiednie
takie cząsteczki umieszczone, które też powodują, że ten liposom, ta struktura liposomalna wnika, czyli takie zwane membrany, która wnika tam do naszej skóry, no naprawdę to jest po prostu takie, o zobaczcie, na przykład nowoczesnym nośnikiem aktualnie badanym pod kątem zastosowań medycznych i kosmetycznych jest kombinacja cyklodestryn z liposomami. Łączy ona łatwość tworzenia kompleksów substancja aktywna cyklodestryna z aktywnością przenikania liposomów przez skórę na skutek ich giętkości i plastyczności, które ułatwiają przeciskanie się liposomów przez korneocyty, czyli komórki skóry. To jest, moi drodzy, technologia. To jest właśnie to, o czym mówimy, tak? Czyli nauka, wiedza naukowa, którą wykorzystujemy do stworzenia pewnych cząsteczek, struktur, procesów, które mają pomagać tym składnikom aktywnym dostawać się na przykład głębiej do skóry albo aktywnie jeszcze bardziej działać. I kiedy ja na przykład słyszę, że ktoś ocenia kosmetyk patrząc na skład tego kosmetyku i mówi, jaka tu jest zastosowana technologia, to wiecie, ja już wiem, że ta osoba kompletnie się na tym nie zna, że ona nie wie w ogóle, o czym ona mówi. Tak samo twierdzi przy jednych kosmetykach, że tam została zastosowana nowoczesna technologia, jakaś niosomalna, a twierdzi, że w innych kosmetykach, bo tam nie widzi i nie wie i nie doczyta, że nie istnieje coś takiego jak liposom, no to ja się zastanawiam, skąd ta osoba pozyskuje wiedzę, bo skoro twierdzi, że istnieje coś takiego jak niosom, a nie ma pojęcia, twierdzi, że nie istnieje liposom, no to o jakich technologiach mówimy? Oczywiście tych technologii stosowanych w kosmetykach jest więcej. Ja Wam tutaj podałam przykład nanotechnologii, która jest takim przykładem dosyć znanym. A jednym z takich też obecnie, aktualnie stosowanych technologii, uwaga, technologii, jest kapsułkowanie substancji aktywnych. O tym też w ostatnim czasie mówi się dosyć głośno. I właśnie dzisiaj, właśnie też z tego względu, słuchajcie, bo wrzuciłam rolkę na temat retinolu kapsułkowanego, dostałam pytania, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. O co chodzi z tym kapsułkowaniem, co to są te kapsułki. I to jest, słuchajcie, technologia, czyli wykorzystanie specjalnej kapsułki małych rozmiarów, w której zamyka się retinol i ona dzięki temu wchodzi głębiej, wprowadza czysty retinol bez jego uszkodzenia, stabilny, czysty i tak dalej, wprowadza go głębiej, tam się rozpada, uwalnia ten retinol i też nie dochodzi do pewnych takich niepożądanych efektów, które bardzo często pojawiają się w momencie, kiedy stosujemy retinol na skórę bezpośrednio. Więc znowu zobaczcie, jakie to jest piękne w ogóle zastosowanie wiedzy naukowej, czyli wykorzystanie jakiegoś procesu z pozyskania czegoś, co pozwala nam na wprowadzenie substancji aktywnej w głębsze warstwy skóry, ale uwaga, niekoniecznie w składzie, a w sumie to wy w składzie, nie zobaczycie procesu, nie zobaczycie cząsteczki, nie zobaczycie tego jak ta cząsteczka się nazywa i tak dalej. No nie, bo tutaj mówimy o substancji. Substancji, czyli mamy listę, recepturę składników, które zostały wykorzystane. A to, że mamy surowiec, który jest zamknięty, już przygotowany... Przepraszam Was. Tak. Massimo ogląda jakiś głupi film i się śmieje non-stop i wydziera, więc nie zwracajcie na to uwagi. W każdym razie, wracając do tematu, zobaczcie, jakie to jest piękne, jakie to jest fajne, że żebyście po prostu wiedzieli, o co chodzi, że skład to jest jedno, że skład to jest receptura, a technologia to jest proces wykorzystany w stworzeniu tego kosmetyku, proces z wykorzystaniem wiedzy naukowej, coś, co pozwala nam osiągnąć na przykład lepsze efekty, ale my tego procesu i tej technologii w składzie nie widzimy. Tak samo, to też jest bardzo ciekawe, patenty.
Pamiętajcie proszę o tym, że co to jest patent? No właśnie, co to jest patent? Bo to też czasami gdzieś tam słyszę i zastanawiam się, dlaczego przekazywane Wam są sprzeczne informacje. Patent. Co to jest? Bardzo proszę. Czym jest patent? Uwaga. Patent jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku, na przykład w sposób zarobkowy, przemysłowy, handlowy, na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. Wyłącznego korzystania z czegoś. Czyli jeżeli ja wymyślę coś, czego nikt inny nie ma, i teraz ja nie chcę, żeby ktoś inny to miał i to powielał i wykorzystywał, to ja zgłaszam się do odpowiedniego organu i otrzymuję lub też nie patent, odpowiednie dokumenty na wyłączne wykorzystanie na przykład tego wynalazku. I teraz, jeżeli ja jestem producentem kosmetyków i ja coś opatentuję, na przykład jakąś technologię, albo na przykład jakąś substancję aktywną, i mam dokumenty, które potwierdzają, że ja mam wyłączność na tą substancję albo na tą technologię, to przecież na logikę ja nie będę informować o tym patencie. Ja nie będę go zdradzać. Ja nie będę tej substancji aktywnej pokazywać, mówić o niej, bo ja mam na to patent. I ten patent, to prawo, te dokumenty chronią mnie przed tym, że otrzymałam wyłączność stosowania na przykład takiej technologii i ja mogę poinformować, że mam opatentowaną substancję, na przykład mam opatentowany kompleks czegoś tam, czegoś, ale nie będę Wam albo innym mówić, co to dokładnie jest, bo przecież ktoś z Was albo konkurencja może to podłapać, wykorzystać i jaki ja mam wtedy patent? No żaden patent, tak? Czyli jest coś, co mnie chroni, co sprawia, że mam wyłączność do stosowania, co być może jest właśnie jakimś wynalazkiem stworzonym przeze mnie, opatentowanym i nie chcę, robię to po to, żeby nikt inny tego nie miał lub też tego nie wykorzystał. Więc nie ma się co dziwić, że nie podaję tego w składzie kosmetyku, że nie wyjaśniam, co to takiego jest, że nie mówię, z czego to się składa. No przecież to jest logiczne. Także widzicie, te Wasze pytania czasami są naprawdę bardzo ciekawe i ja mogłabym o tym gadać godzinami, no bo Wy wiecie, że ja po prostu lubię takie informacje, lubię dowiadywać się więcej, lubię czytać na przykład właśnie takie książki stworzone przez naukowców, przez ludzi, którzy mają większą wiedzę ode mnie. Lubię czytać czasopisma branżowe, z których też zdobywam wiedzę, ponieważ na przykład w tym czasopiśmie Kosmetologia Estetyczna znajdziecie między innymi prace badawcze. Prace badawcze, zaraz Wam tutaj może pokażę coś takiego. Czekajcie. O, egzosomy tutaj mamy, ale nie o egzosomach, peptyd miedziowy. Czekajcie, chciałabym Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. O, zobaczcie. Naturalne składniki aktywne w kosmetykach do cery dojrzałej. O, na przykład mamy coś takiego. Tu mi wypadła ulotka. I tutaj mamy wszystko napisane tak, jak wygląda praca badawcza, praca naukowa, czyli mamy streszczenie po polsku, po angielsku. Słowa kluczowe oczywiście, wstęp i później mamy całe rozwinięcie, gdzie mamy również na samym końcu literaturę, z których pozyskane zostały informacje. Nie wiem, czy to będziecie widzieć tu. O, zobaczcie tu.
czyli inne prace naukowe, jakieś książki o na przykład zdrowie i uroda z natury, wydawnictwo takie i takie, co my tutaj mamy. Na przykład Chemia w szkole 2016, Betulina i jej pochodne. Wszystkie zaznaczone, jeśli nigdy nie mieliście styczności z taką pracą badawczą, pracą naukową, no to tak to mniej więcej wygląda, ale jest to po prostu pięknie przedstawione, co i jak. Więc ja lubię też czytać takie prace naukowe, które znajdziemy między innymi w tym magazynie. Ale bardzo bym chciała, żebyście też i wy weryfikowali informacje. Ja o tym bardzo często mówię. Szukajcie takich źródeł, które są wiarygodne, które podają wam właśnie tego typu informacje. W każdym razie mam nadzieję, że odpowiedziałam na wasze pytania. Tak, rozgadałam się znowu, bo widzę, że już mam prawie 24 minuty gadania tutaj do was. Ja wiem, wy mi piszecie w wiadomościach czy w komentarzach, że uwielbiacie, jak ja mówię o kosmetykach. Bardzo mnie to cieszy, ale widzicie, że ja mogłabym o tym gadać godzinami tak naprawdę, więc nie o to chodzi w daily vlogach. Ale dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. To był taki trochę przegadany ten vlog, bo będę już teraz kończyć i mam ochotę na kąpiel, po prostu relaks. Przez to, że siedzę w szlafroku i zrobiło mi się zimno, to chciałabym po prostu posiedzieć trochę w gorącej wodzie, w bąbelkach, się zrelaksować i może dzisiaj wieczorem obejrzeć jeszcze jakiś serial. No, także czas najwyższy się, kochani, z wami pożegnać. Dziękuję wam za uwagę. I co, widzimy się w kolejnym filmie. Jutro będę nagrywać, bo będzie kolejny fajny, ciekawy dzień. No, także widzimy się w następnym filmie. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania odnośnie kosmetyków, składów, technologii i tak dalej, to piszcie do mnie, zostawiajcie je tutaj w komentarzach. Będę starała się systematycznie na nie odpowiadać, albo tu, albo robić właśnie coś takiego w filmach, albo właśnie na moim Instagramie. Pamiętajcie, że ze mną zawsze macie kontakt. Ja staram się na wszystkie wasze komentarze odpowiadać, może czasami z opóźnieniem, ale jednak staram się. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa!